jak kiedyś produkowano noże. Ręcznie, a wyglądało to mniej więcej tak. Program Reanimacja Historii Ginące Zawody to wyjątkowa okazja, by podopieczni Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP poznawali rękodzielników z regionu. No i udało ci się. Młodzież z Chówca Pracy w Ełku w pracowni Stanisława Bernata poznawała tajniki introligatorstwa. Jest napis. Wykonuję zawód od 32 lat, zawód intrygatora, i zaznaczam, że jestem w tym zawodzie samoukiem. Cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość i dokładność. Zaczynałem pracę zawodową jako tokarz, jako szlifierz i wiem, co to jest mikron, a więc 0,001 mm, i dokładność została mi do dziś. Młodzież odwiedziła też zakład Marcina Tomaszewskiego, gdzie poznała proces produkcji noży. W ciągu ostatnich kilku lat mam wrażenie, że produkty wykonywane ręcznie wracają do łask. Społeczeństwo jest coraz bardziej majętne. Coraz więcej ludzi jest w stanie wydać większe pieniążki na produkt wysokiej klasy. To wyjątkowa okazja na poznanie prawdziwych ekspertów w swoim fachu. Oglądaliśmy, jak pan robi książki własnymi rękami, nie jakimiś sprzętami czy przez internet. U pana z nożami zobaczyliśmy dużo fajnych sprzętów, różne noże, jak robi. I też ma ciekawą pracę. Przyciskam. Program Reanimacja Historii Ginące Zawody to także elementy historii ekonomicznej regionu. Rzemieślnicy, których odwiedzamy, opowiadają nam o swojej pracy w kontekście takich działań wykonywanych kiedyś, żeby uzyskać ten sam efekt, tak? I w tej chwili młodzież poznaje czynności, zarówno te, które wykonywało się kiedyś, jak i te, które wykonuje się dzisiaj. Jednym z założeń programu Reanimacja Historii Ginące Zawody jest kształtowanie tożsamości regionalnej oraz narodowej. To także szansa na związanie swojej przyszłości zawodowej z regionem, w którym młodzi ludzie uczą się i mieszkają. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv